Jest to gala Fundacji Patria Nostra, konkursu dla dzieci i młodzieży. Podczas to swoich prac dzieci i młodzież wykonywały filmy. Połączenie z panem Jerzym Zelnikiem. Witamy, panie Jerzy. Witamy, jeśli panie mówimy Jerzy o filmach i o ważnych tematach, to bardzo się cieszymy, że jest pan z nami. Prosimy o dwa słowa, odniesienie się do tego, co robi młodzież i z czym się pan łączy z nami dzisiaj, bo dla wielu to może być zaskoczenie. No cóż, można powiedzieć, że rzeczywiście zanurzałem się w historię i odległą i bardzo bliską wielokrotnie w życiu. Historia mnie pasjonuje. Cały czas czytam różne felietony i książki historyczne, między innymi mojego wielkiego przyjaciela Andrzeja Nowaka, profesora, wielokrotnie nagradzanego, między innymi również Orderem Orła Białego, który pisze całościową historię Polski. To będzie chyba najobszerniejsza historia Polski tysiąclecia. Przebić udało się nam nie raz, by żyć i walczyć dalej. Dziś Ruscy osaczyli nas, bo szpicel był w oddziale. Niedawno zniknął łącznik Klin, on nas Sowietom sprzedał. Zasłużył ten z Judasza syn na ołowiany medal. Pierwsza statuetka dziękczynna powędruje do pana marszałka Marka Woźniaka. Jest to marszałek województwa wielkopolskiego. Z tego co wiem, mamy połączenie z panią Barbarą Brzezińską i ona jest z Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego. Czy jest pani Barbara z nami? Kultury Urząd Marszałkowski. Ja reprezentuję, znaczy w imieniu pana marszałka Marka Woźniaka chciałam serdecznie podziękować za zaproszenie na galę. Pan marszałek objął honorowym patronatem tą imprezę oraz tam też wsparciem finansowym, co by, że tak powiem, oprawa była właściwa. Gratuluję uczestnikom, nauczycielom, autorom zwycięskich prac, pasjonatom historii, którzy popularyzują ją, tworząc krótkie filmy i animacje. Szeroki zasięg tych filmów przyczynia się ponadto do integracji polskiej młodzieży żyjącej na całym świecie, wskazując młodym ludziom wspólne źródła ich tożsamości narodowej. Gratuluję jeszcze raz wszystkim zwycięzcom. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo, a to jest statuetka okolicznościowa dla pana marszałka, którą przekazamy w najbliższym czasie. Moi drodzy, nadeszła wiekopomna chwila, ponieważ za chwil kilka dosłownie poznamy zwycięzców. A jeśli chodzi o miejsce pierwsze, to jest drużyna, która pierwotnie startowała z 24. Bartosz Grobelny, Michał Wojcieszak, opieka Agnieszka Urbaniak. Bardzo miło mi poinformować, mam zaszczyt powiedzieć to pierwszy, że jeśli chodzi o galę wielkopolską, to na miejscu pierwszym uplasował się zespół szkół ponadpodstawowych numer 2 w Jarocinie imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. Zacznę od wielkiej przyjemności. Gratuluję i można powiedzieć, proszę o następne projekty, które mam nadzieję również zajmą tak wysokie miejsce. Chciałbym się z Państwa zapytać, dlaczego akurat ten temat i czy to był jeden, nad którym się zastanawialiście
żeby wziąć na warsztat. Generalnie długo nam nie zajęło to czasu, żeby wybrać akurat ten temat. Po pierwsze, mieliśmy takie możliwości, że w Jarocinie znajduje się to muzeum prowadzone przez Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej na parowozowni i można powiedzieć, że historia zatoczyła koło, bowiem nasz film nagrywaliśmy w wagonie, w którym właśnie dowożono więźniów do Auschwitz, więc jest to niejako symbol. Mieliśmy wszyscy wyjść przez komin, ale przetrwaliśmy, bo Polska zawsze przetrwa. Brawo. Dziękuję bardzo. Te nagrody przekażemy naszym asystentom. Panie Cezary, proszę odebrać nagrody od zwycięzców. I przechodzimy do wręczenia szabli. A fundatorem szabli jest Narodowy Instytut Wolności. Dziękuję bardzo.